Białce Tatrzańskiej w ośrodku narciarskim Kotelnica, w tle za nami ośrodek narciarski Bania, który od dzisiaj ruszył, jest czynny, już będzie czynny, miejmy nadzieję, do końca sezonu. W tej chwili jest czynna jedna trasa długości 300-350 metrów, przy której są czynne dwa wyciągi, jeden kolej krzesełkowa i drugi mały orczyk. Grudnia rusza ośrodek narciarski Kotelnica i tu już będziemy mieli do dyspozycji trasy, dwie trasy na początek długości 1200 metrów o zróżnicowanym stopniu trudności i w miarę naśnieżania kolejne trasy będą czynne. W sumie tych tras tutaj będzie 12 połączone z sobą i każdy znajdzie tutaj od początkujących łatwych tras do trudnych, wymagających. W tej chwili warunki są dobre. Dzięki temu, że była ujemna temperatura, jeździmy głównie po sztucznym śniegu, natomiast czekamy na naturalne opady śniegu cały czas. Nocami pracują armaty, ponieważ są ujemne temperatury i warunki, można powiedzieć, że są bardzo dobre. Grudnia rusza Kotelnica, kolejne wyciągi w Białce Tatrzańskiej, Kaniówka i tak dalej też w miarę naśnieżenia będą uruchamiane i właściwie wtedy można powiedzieć, że sezon będzie w pełni rozpoczęty i liczymy, że będzie udany. Na nartach można jeździć właściwie do świąt Wielkiej Nocy, ponieważ warunki są narciarskie dobre jeszcze, a już nie ma ludzi, po prostu już w miarę upływu klientów wyciągi są zamykane, ale przeważnie do świąt Wielkiej Nocy. Na pewno do połowy kwietnia można jeździć.